mam pytanie do mężczyzn. Ile byście wydali na make-up? No ja nie się odpowiedzi. Dawajcie, negocjacja. Ile by pan dał za make-up? Ślufy. Nic? Za darmo? Boże święty. To nie jest dobra odpowiedź. Szukamy jakiegoś innego zestawu. Dobra, słuchajcie, kiedy szukamy sobie osoby, która wykona ten makijaż, pamiętajcie, że ceną nie znamy. Sam też robię za darmo. Świetnie na to wyszłam, bo dzięki temu robię szabu z Iwesera. Także nie ma tego znaczenia. A, słuchaj, makijaż się przydaje. W kasze. Jeżeli mówimy o kadrach, to pan Jakub wie, czy mam już jutro? Zgadza się na zabawniku? Do rzucenia? Dobra? Może Asia tam zadać. Jeżeli mówimy o przygotowaniach do ślubu, warto, żeby ten wizerz zdanie był wyznacznikiem w stanie albo wyznacznikiem w tym, jak profesjonalnie do tego podchodzi. A żeby zaplanować i nie zwariować, podstawową pierwszą rzeczą mobilnego studia wizerzu jest stworzyć klimat, mieć idealny duet, również nie tylko wykonany na fryzjera styczny, ale makijażysty. Witamy Cię, Aniu, serdecznie. Proszę z Tobą się przyskami. Cześć, nie masz mikrofonu, nie dali się. To może dobrze, cześć. Cześć, Ania. Ania wykona makijaż dla mężczyzn. Taki team przyjeżdża do Was w dniu ślubu, gdzie macie parowe, światło dzienne i miejsce. Pod jednym warunkiem, na którą jest ślub. 17. Masz błogosławieństwo, proszę na publiczny. Dobra. Ile zajmuje czas dojazd z miejsca przygotowań do kościoła? Liczysz sobie razem z zakonem. 15 minut. Czyli załóżmy, na rozwinął się 16:45. Błogosławieństwo 30 minut, robią się 16:15. Co jest jeszcze ważne, co robi fotograf i zajmuje sobie czas? Ustawianie podczasu zapinania słupki. Macie słupki, materii do nich nie świadczy. 30 minut też. Którą masz godzinę? 15:45. I jeszcze ten wizerzysta musi być, bo on jest w swoim domu, gdzie masz tak zwane punkty skarże, czyli kot, pies, karma dla zwierząt i błogosławieństwo. Słuchajcie, ważne jest to, żeby w dniu takiego ślubu tych elementów dodatkowych, efektów specjalnych nie było. Więc miejsce, w którym jesteście szykowani, jest miejscem pokoju świadkowej, jeśli jest to hotel, bądź w studio atelier, jeżeli chcecie do kogoś dojechać, ale wy nie tracicie czasu. No, wizerzysta przecież to do was. Si? Proste, nie? Łatwo mówić, im się nie chce ruszyć, tak? No cóż, bywa. Fajnie, że to jest wizerzyska z 17-letnim doświadczeniem, robiąca śluby, która miała 22 lata, pierwszy raz na tej scenie i musiałam być jak do Państwa, mówiła tak szybko ze stresu, że nie wiem, czy wynadążać, jak coś będę miała wolniej. Lecimy wstecz. Kto siada na fotel? Jak ostatni. Dokładnie. Pan młody. Dobra. Pan młody przyszedł. Błogosławieństwo. Wy nie chciałyście, żeby Was zobaczył po raz, tak, ten pierwszy, ale jeszcze w trakcie robienia. Wpada taka Ania, przecież nie pozorna kruszyna, zarzuca taką balerę, on nie ma pojęcia, o co chodzi. Zapraszam na ochotę, nic sobie wcześniej nie mówicie. Ja robię piękny makijaż. Może wypić, nie zaczerwieni się. Może potańczyć, nie spoci się. Może obok waszego scrubbingu, shiningu, stać, bo się też nie zaświeci. Pomaga, antyshine, pomaga, zrobione uszy i nawet jeżeli zając. Okrutki nie robisz uszu, prawda? Uszu się nie robi. Czegoś jeszcze nie robi. Tak, jak się maluje w kadrze. Nie zostawia się świadka. Nieważne jakiego kawalerstwa. Świadek jest też w kadrze. Czyli jak macie te książki, które pokazujecie mi na stanowiskach, widzę kadrę. Świadkowa, świadek, pana kolega. Wszyscy, tak jest, wszyscy mają być dokładnie zrobieni. Nie ma opcji. Chciał czy nie chciał. Czego mi też nic nie chce. Ale widzę, że jest jeden zrobiony, to drugi też jest chętny, za chwilę mała data, ale nawet z innych przyczyn tata się świetnie bawi. No ale trudno. Co jeszcze widzę, że znam się pamiętać, planując wasz dzień ślubu? Kto jest ostatnim dniu ślubu? Oprócz tego, nie wiem, jesteście pierwsi z ostatnim, tak? No bo wpadłeś przed tym błogosławieństwem. Idziemy wstecz. Kto powinien być na ten last minute? Panna Mora. Ile zajmie panna Mora? Długo. Więc my, wizerzyści po próbie, która była wykonana miesiąc wcześniej, wiemy, że ktoś nam pokazał kolorowe zdjęcie wiązarki, zdjęcie sukni, skrawek materiału, kwiaty, które... Mam jakąś wiązankę, dziewczyny, z Dora Design. Mogę na chwilę? A nie przypadek, nie zdałam sobie z wiązanką. Przyjdę się do mojej męczy i prawami. Ja mogę serio. Dzięki, Kasiu. Dora Design. Dzięki, okej. I przykładowo wiązanka przyjechała. Kiedy przyjechał wiązanka do Was? Wtedy, kiedy już macie makijaż, przyjechał fotograf i robi Wam przygotowania. Już stoi wiązanka. Błagam dziewczyny, jeszcze jedna ważna rzecz, co mi się zdarzyło wczoraj. Na szczęście te kwiaty dojechały. Nie możecie znosić, to jest prawda do brzegu, jeżeli jest nawet woda, okej? Okay? I przykładowo potrzebuję to już męża. Może pan wyśmiać na moim mężem? Na sekundę. Super. Zatem przywitajcie tego pana wielkimi brawami. To jest nasza pogoda. Platinum Wizerz, to Wizerz.
Zawsze. Dobrze stoimy? No, o, widać, że się nie braliście. No dobra, tak serio. Czy dobrze stoję? Ksiądz, dobra, jestem święta, dobra. Pan otrzyma. Goście tu, tak? Jestem panną młodą. Tata mnie prowadzi. Być panu tata. Tato ci. Dobra, ja otrzymam. Dobrze stoję? To, no tak głośno. Tak, idziemy. Dobra. Zostawiamy pan, prawda? Dziękuję bardzo. Czyli mężczyzna jest po lewej stronie, tak? Jestem duża. Wtedy biorę większą klatkę. Mam suknię bezę. Biorę rozkoszystą. Jestem niska, nie biorę tak długiej wody. Pozwiną proporcje. Co widzicie? Pan lewą oczywiście. Piękny kwiatki, nie? Wszyscy waszą klatkę. No nie. Pan świetnie tam. Ale nie było. Brawa dla tego pana. Słuchajcie, ten żartem w serio, bo byście się zanudzili. Ja tak chciałam gadać, co ci tam. A nie szukuj się przyskupić. Pamiętajcie, że to, co się dzieje tutaj, to jest to, co się dzieje tutaj. I dlatego wam wspomniałam, że na próbę, jeśli wasza wizerzyska nie zapytała o kolorowe zdjęcie związanki, nie mam pojęcia o ślubach. Bo wy na próbie pokazujecie mi rosyjską księżniczkę, diody, futro, rzęsa, brokat. Zakładacie to, że nic do siebie nie pasuje. Wizerzysta ma przygotować waszą stylizację, tak? Że kiedy łączycie te elementy, to wychodzi to dobrze. Tak? Do serwetki, do budowy ciała. Dobra, może proszę. Mogę pożyczyć? Na chwilę? Szmerza? Dobra. Cześć, Paula. Zaczekaj. O, dobrze, jesteś w stanie. Tak, przymierzę, dobra? Proszę. Okej. Okay. I w dniu ślubu. I zrobiona fryzura. Wiecie, że próba też. Po co jest próba? Słuchajcie, jeżeli to, co się ucofa, to prawo do tego pana. Ja się przedbiorę. Dobra, słuchajcie, to nie do wyzwania. Kto oglądał Muminki, ręka w górę? Ta-dam! O, pirożnik. Dobra, efekt małej, tak? Mała głowa, duży tuł. Nie zrobiłam dobrej fryzury, ale zrobiłam sobie koka. Stoję na równi i poproszę. I kok nie wystaje poza. Mają wszyscy w chłopakę, ale nie może być, że wy, jako panna mama, wybrałyście koka do góry, macie okropą, musieliście ją wyszczuplić. I jesteście nagle wyższe fryzurą młodego. Zwróćcie uwagę na to, co pokazujecie na trzech propozycjach fryzur. Tak? Na próbie? Nie będziesz, prawda? Kogo byś zabrał na próbę ślubną? Jakbyś był panną młodą? Kto to powiedział? Zgadzam się z tym. Dobra, słuchaj, widać, że się lubicie. I a propos, ktoś tobie jakoś świetny, naprawdę, pamiętaj, nie zakładaj obca i ślub. Dziękuję ci. Panie DJ, puści mi pan jakąś muzykę? Jestem jakiś DJ, jakaś muzyka. Backstage, jesteś tam? Jakąś muzykę? Można prosić? Nie słyszę, może Asia coś załatwi. Asia ma ze sprawczą załatwi. Jak nie, to Kuba Zagalski może załatwić, operator, muzykę dam. Załatwisz na muzykę? Bardzo ważne. Dobra, słuchajcie. Powiedzieliśmy o tej fryzurze. I powiedzieliśmy, nie bez powodu, stają w treści zabierze występki, o tym, że idziemy do ślubu z prawej strony. Przykładowo, młody jest tu. Odwracam się do przysięgi. Tu jest ksiądz. Który profil odkryje, który zakryje? To jest moje ulubione pytanie. Troszkę lepszy. Dlatego, że każdy z was ma ulubiony, ale czasami tak, że to my odwracamy wam przedziałek, zmieniamy wam fryzurę. Jest tam jakaś fryzura? Nie ma jakiejś fryzury. I pokazujemy, że jednak któraś ze stron jest lepsza na zdjęciu. Po próbie, my jak trochę w więzieniu, profilem, zamknięte oczy, otwarte, przód, tył. To, co kiedyś powiedział mi Marek Zajek, 5 lat temu, jak robiliśmy pierwszą obsługę ślubną, chyba wtedy w Polsce, pamiętam, że była taka akcja, że powiedziałeś, sobota, lubię twoje fryzury, bo z każdej strony wyglądają dobrze. I wy, kiedy robicie taką fryzurę, nie ma, że mamy Niagarę albo Brugnoty, albo jakieś inne cuda rodem z Mimilaczką. Pamiętajcie, że ta fryzura z każdej strony ma wyglądać dobrze. Jeżeli mam drugi podbródek, to go chowam krótkim włosem albo załamanymi pasmami. Jeżeli mam za cienkie włosy, gdzie jest ta pani, co ja robiłam, na próbach ślubnych u nas na stanowisku, robię to czasem. Muzyka gra! No i świetnie, ta fryzura jest zrobiona, ja mam tego koka i generalnie przychodzi pierwszy taniec. Ja proszę was na próbie, strząchaj mocno głową, trzymać się. Super. A od fryzjerów, których rekrutuję w Polsce, słyszę,
przysiada. Nie tańczę. Ja tak tańczę. Fryzura ma się trzymać, oprócz tego, żeby to. Weźmy głośniej muzykę, poproszę. Jak mnie tam słychać? Każdy pierwszy taniec? Nie? Super, sobie to zaprosić na chwilę. Właśnie, zostawmy sobie życie na krzesła. Czyli dajcie kilki, które mam nerwio. Paulina Soboda, bardzo miło być. Jaka jest Wasza data ślubu? 23 kwietnia 2021. Super, mam wolny. Dobrze, zarezerwuję Wam. Pan bierze panu do tańca. Jest zrobiona fryzura, tak? Pięknie, kok, wysoko, kręcony, do czerwy, wszystko już. Tańczycie. To nie jest bardzo, ale spróbujcie. Możemy głośniej, bądź się wstydzą. Jeszcze głośniej. Dobra, i robimy obrocik. Uwaga, stop. Wyłączymy muzyczkę. Jak nie mam słyszy, to wyłączmy muzykę, może mnie wstrząsł super. Najczęstsza sytuacja, kiedy są wysokie koki, a jesteśmy załóżmy nie od czasu, to stanie Wam przykład jeszcze bardziej. Nie będzie wyższy od czas, będzie dotąd, czyli stajesz sobie normalnie, tak? I na płaskim. I moment, w którym Wy macie ten taniec, zależy tego, jak on jest agresywny, romantyczny, fryzura ma się trzymać i cokolwiek by się nie działo, ma przetrwać. I nie mam tego, że się zgrzeje, spoci i coś Wam się nie trzyma. Pierwsza wpadka na siebie, który ubiega. Dodatkowo. Nie mamy tutaj dekoracji takich, które są u nas na Wyspie Platinum i zawsze dzisiaj robimy próbę, bo dziewczyny cały czas coś montują, bo zapisywałyście się o 10 do końca dnia na wszystkie stanowiska, fajnie, bo chyba nie będzie. Ale to jest też bardzo ważne, że każdy dodatek, który ma Twoja Panna Moda, Ty nie będziesz myślał o tym przy pierwszym tańcu. Ty będziesz tym się bawić. Muzyka, jakiś inny kawałek daj, taki bardziej romantyczny, Eda Sheerana robię wszyscy tańczą. Puśćmy Eda Sheerana, mamy tam... Nie, dobra, cokolwiek. Dobra, i głośniej muzykę. I robisz dwa obroty. A robisz jakieś podrzuty? Pracujecie? Jeszcze nie wiadomo. Dobra. I mocniej ją mam. I tak puszczasz ją i ty się tak łapasz. Ja to widziałam na filmach. Dirty Dancing. Dobrze, super, dobrze. Trzymaj ją. Świetnie. I stop. Ekstra. I muzyczkę stop. I w tym momencie, jeżeli ma wiatr, jeżeli ma próbę dodatki, to ja ją mam. Nic się nie trzyma. Pamiętajcie, że grzebek w dniu też ma swoje specyfikacje. Dziękuję, byście świetni. Piąteczki dla Was. Widzimy się na ślubie. Także moje drogie, moi drodzy, bracia i siostry i wszyscy, którzy przysięgają sobie, ja kocham swoją wizerzystkę i nic jej nigdy nie odmówię, nie odmawiajcie mi próby mamy. W dniu ślubu mama, która jest przed Panną Modą, która zajmuje 2 godziny, mama, teściowa, mają próbę, dlatego że mówią, że się nie malują, dlatego że mama zawsze przyciąga na lewo, pani chania ją zawsze czesze do góry, a ja robię dla wszystkich albo gorzkowską, albo jakieś inne fryzury. Musi, Boże, co pani mi zrobiła, bo za mocno. Ja się śmieję, tak jak pani teraz. I tak ją zostawiam. Nie mam, żeby ktoś przegada. Bo wiem, że potrzebują mamy trochę czasu, by się przyzwyczaić. Próba daje tą możliwość. Jeżeli nie próba, to będzie i jak. U nas jest 50% dla na mamy, jak wszyscy święty spokój. Nie po to dostałam tego mistrza Polski, żeby teraz się tym nie chwalić. I wiem, że makijaż cery dojrzałej przydaje się. Si? Miała pani mieć makijaż wizerzystki? Była pani zadowolona? Dobra. No to, żeby nie było tak sobie, tylko było tak jak ja, że daję rozdryw, was nagrywam, jak poczęcie wzruszenia. Taka ma być reakcja. To ma być coś takiego, bo jak się kończy dni ślubu? Mama płacze, ale dlatego, że a, mogła się wzruszyć, bo robiło placem wizerz. B jest tragicznie przerażona, bo ma makijaż, a na co się nie maluje. Ona ma na wszystko alergię. Po czym kończy z rzęsami, przyklejącymi i regulacjami i jeszcze maluje. Także wszystko ma fajnie, ale dajcie jej szansę. Pani się bardzo ładnie uśmiecha. Czy pani by przyszła na taką próbę? Przyszła by pani razem z Panną Modą, czyli z moją próbą? Przyszła z takie problemy lubię. To są najfajniejsze jedne muzyki z mamą. Ucicie się, szlady dłużej. Przychodzicie na próbę w dniu, w którym umówiłam przymiarkę, jedną z ostatnich. Nie jestem po pracy, mam światło dzienne, mam czas. Si. Jak tam makijaż dla mężczyzn? Jak się czujesz, mój drogi? Chcesz mikrofon? Super, wszyscy słyszeli, super. No nie to, że przekabrowuję, bo się zmieniam, to co pan powiedział. O matko, jakże była ciekawski, słuchaj. Jakbym zrzuciła pana do basenu, jestem pewna, że po fikserze spray był stosowany już, czy jeszcze zadoszczędziłaś pana? Prawda, wizerzystka. Bardzo dobrze. Ten makijaż jest wodoodporny. Do widzenia. Możemy się kąpać, może nas spać w deszcz, możemy się rozpłakać, możemy zebrać łzy swojej siostry. O, wiecie pan, jak trafiłam, ale wiem, teraz wróci jeszcze czarownicę. Dobrze, proszę pana, proszę się przejść i zaprezentować. Dodajmy panu. Odwagę, chodź, będziesz mężem. Chodź, ja nie będę. Okulary.
okulary. Poczekaj, poczekaj. Są okulary dla pana? Są. Chce pani się przejść z mężem? Spróbować? O Jezu, brawo, to jest szybszy! Chodźcie, dziewczynki, przyszłem po przewiedzonym. Kompletnie, to zaniesiemy koleżankę. Proszę cię, przekazuj mi na prawo się spojrzymy, jak prawdziwy celebryta. Darmo. Nie? Fajny jesteś. Dobra, chuteczka. Także trzeba się wyluzować, make-up to nic strasznego. Można robić make-up, nawet za darmo. Zrobiłabym sobie za darmo. Musimy 10 osób na makijaż i fryzurę w jednym miejscu zrobić sobie za darmo. Super było. Świetną maszynę, gratuluję wam serdecznie. Zadzwońcie po pokazie, dobra? Dobra, dziękuję bardzo. Dobra, słuchajcie, jak widzicie, minęło ile minut, od kiedy jest zrobiona ta fryzura. Profesjonalny fryzjer, zawodowy, stylista, fryzjer ślubny, wygląda, trzyma się, smakuje, podoba mi się, robi dosyć szybko. Jeżeli ktoś nie ma panu pęty, prowadzi mnie do godziny. Ja robię prościutko. Wczoraj pani przyszła do mnie na ślubie, niestety, ale a propos wpadek, odrobił ten temat. Z tymi głosami. Gdzie ja informuję, myjemy włosy dzień wcześniej, jednodniowo trzymają się lepiej, bo włos nie drży śliski i nie opada. Ale dlaczego miałam te włosy? No chodź kochanie, przećwiczymy ten pierwszy taniec, no chodź. Tak się zgrzali, pokazują, że tak tańczyli salsę, no bo skłodzona i mokra. I zamiast ja przygotowywać pannę młodą według stalowego grafiku, gdzie mam pełne 2 godziny zegarowe, myłam włosy, suszyłam, modelowałam i miałam godzinę na rzęsy, regulacje, asymetryczną fryzurę z boku, pamiętam, włosy były dotąd najgorzej ponotralne, czyli więcej produktu i makijaż, taka cool opcja, tak? Jeszcze tu, tragedia, nie. Jeżeli macie coś takiego, wszystko dla panny młodej, pana mogę jest przed, włosy są suche, mówię, czysta, nie mamy makijażu. Okej, to jest wasz czas. Czyli, nie liczmy, młody, panna młoda, mama, nie, co widzicie, że tak. Kto jest przed panną młodą? Pracujemy ze mną. Halo, grupo. Macie mi jeszcze tylko 6 minut. Ta-dam, ta-dam. Nie, oni się spraszają, ona sama zrobiła z nimi. Światkowa. Światkowa jest robiona przed panną młodą. Dlatego, że jest wam potrzebna, żeby wam pomóc, żeby zareagować, zrobić, załatwić, sprawdzić, czy jest nie w tym. Wy zbieracie energię. Ja polewam wam winę, zajmuję wam te paliski, razem z grupą, czyli z jadłem. To jest proste. Ja mam faceta barmana. Taka prawda. Słuchajcie, naprawdę tak się to wygląda. I cały czas macie mieć taki uśmiech, jak widzę teraz. Miałam taki stres i już mam się dosyć. Nie myślicie, że ja nie umiem się zamknąć nawet wtedy, kiedy trzeba. Wasz fryzjer ma wiedzieć, co ma robić. On ma mieć takie wyczucie, że jak pan może jest fryzjerzystą i ma nie wiem, iść te kwiatki obowiązywać i robić wam dekorację, to on będzie wiedział, jak to zrobić. On ma... O Jezu, przepraszam, mój asystenta. No właśnie, ma super asystenta. Ma super osoby wokół, które wiedzą, jak pracować. Jak na przykład Ania, chcesz jeszcze jednego pana zrobić, czy już możesz? Czy ktoś jeszcze chce spróbować? Za darmo! Chodź! No chodź! Słuchajcie, a propos za darmo, kazali mi powiedzieć, że gala się prezentuje, zawsze serdecznie, ze względu na to, że dostałam to zaproszenie, mogę się z wami dzisiaj widzieć tutaj na żywo, w sieci, mamy rozdać, mamy tylko kuczerę, naprawdę, mamy rozdać państwu, którzy są na moim pokazie, sprzeli głos, kuczery wartości 100 zł. I mam to rozdać dzisiaj do osób, które były na prezentacji na szkole, bo one już wiedzą, jak planować, by nie zwariować. Światkowa, do czego jeszcze wam jest potrzebna? Mówina sam czas, to jest super. Tam dokładnie się pan zaśmiała. Gdzieś to była? No właśnie, wstecz. Światkowa, mama, teściowa. Wszyscy inni, którzy są przyjezdni, a wy zapomnieliście o nich troszeczkę, bo przyjeżdżają, bo nie mają tego makijażysty, bo są zmęczeni po podróży, chcieliby się poczuć lepiej, chcieliby się dobrze bawić, nie mieli fryzjera, nie znają waszej okolicy. Inny zespół makijażystów, nasze zostało chyba 16 osób, absolutnie w tym samym czasie, nie zrywając rozgórze, gdy 7-8 rano, to robią jednocześnie. Oddzielna salka, rozstawiony sprzęt, lustra, stoliki, tak jak widzieliście u nas w stanowni z poprawieniem wizerzy, gdzie pracujemy i robimy próby ślubne i wykonują te usługi. Zapytajcie, zaproponujcie gościom. Robicie jedną puszkę, proszę, tyle to kosztuje, 1000 zł, proszę rzucać. I ciało, macie z głowy. Najważniejsze jest jedno, już uszykujecie sobie koperty dla każdego. Fotograf, operator, sala, tam co wam się jeszcze zbiera? Makijażystka, fryzjerka, DJ, nie wiem, czy DJ też się czasami płaci, po od razu. Macie gotowe koperty, macie z głowy. Ja jestem niestety za DJ-em, przez to, że jeżdżę przez piątki, soboty, niedzielę po wszystkich salach w Polsce ostatnio, testując jedzenie. To już jest dobre. Wiem, że DJ się zawsze bardziej sprawdza. Goście, którzy są zadowoleni, którzy się bawią, najczęściej to byli ci, co mówili, to jest DJ, nie było orkiestry. Tylko rzucam hasło, jeżeli ktoś ma ten czas na rezerwację.
Kiedyś było inaczej. Są super bendy. Znam się z nimi wszystkimi, uwielbiam was na życie. Wiem, że jestem 20 lat przy ślubach, ale muszą mi to wybaczyć, bo jednak, jeżeli chodzi o zabawę, jest zawsze to zapytanie widzę na waszym forum ślubnym. DJ czy orkiestra? DJ godzinej, DJ prezenter, DJ konferencje. Zwróćcie na to uwagę, kto was da. Może być to wizerzystka. I może być jakaś fajna muza, i to jest też zadanie wizerzysty. Jeżeli u was jest tłum, szum i za dużo ludzi, których powinniście się pozbyć, włączacie muzykę. Ja mam tak zwane wariatki. I drugą chillout. Więc w tym momencie chillout jest energia, której wy potrzebujecie, muza, którą robicie. Playlista, Spotify, to nie była reklama i leci temat. Zawsze każda sytuacja, w której łagodzicie swoją atmosferę nerwowości, bo emocje są różne i wyłażąc człowieka totalnie niespodziewane, ktoś musi nie załagodzić adopcji osoby, z którymi startujecie. Więc jest troszeczkę, i tak na mnie patrzysz, teraz już ci ignorowałam. Jest po prostu troszeczkę lepiej. Dlaczego nie maluję dzisiaj i nie piszę na scenie, co robiłam kiedyś? Bo mogę wam przekazać więcej. Mam was tylko 35 minut i nagle, kiedy ja maluję, to myślę, że się nie odzywam. I traciłam ten czas, aby wam przekazać to, po co przyszłam, to stwierdziłam, dobra, zaproszę was na próbę, przyjdziecie do mnie na spokojnie, w atelier, 14 piętro, jesteście one-to-one. Oddzieliłam się od swoich salonów, mam własne atelier, piękne piętro, jak dość palące, może sobie iść nawet na balkon, nie ma problemu, to były takie przypadki. Ale macie ten czas wizerzystą. Poznać się, polubić, zbadać temperament, co chcecie i jak chcecie mieć wykonane. Bo to, że ja to zrobię dobrze i mi się to podoba, to nie jest jak na Śląsku. Jeździłam z salonem taki program nieślubny i dowiedziałam się od jednej z pań, która tam obsługiwała dziewczyny, żeby kopiować moje próby. Okazuje się, że to nie problem. Robię zdjęcie. Przed, po. Robiłam make-up, fryzurę i ktoś to po prostu powielał. Tylko pytały mnie, jakie cienie czy coś tam. Więc ja się nauczyłam, skoro inni ludzie tak robią, ja też tak zacznę robić. Więc robię wszystkie próby, wysyłam to pianie zdjęcie, a te zdjęcie kupią wszystkie moje pady, mole, 5 ślubów ogarniam sobie. Ale to wynika z tego, że ja w tygodniu siedzę i robię wasze próby ślubne sam na sam. To muszą być 2,5 godziny, wy macie być wypoczęte, mam ring, światło dzienne, wiem jak mam to przygotować. Zrobiłam wam zdjęcie z tych prób i różnych zmian, które wysyłam wam mailem, messengerem. Ale tam było, że nie wiem, czy ja wszystko naprawiam, ale może nie mogę się zdecydować. Ale pani masz mi za rok. Za wcześnie próba. To nie ma sensu, zupełnie. Wy 300 razy zmienicie zdanie. Miesiąc przed, gdy macie. Co wam się przydaje na próbie ślubnej, oprócz tego, co wymieniłam? Specjalnie wymieniłam. Tak, tak dokładnie. Sam siedzę, po co nie wiem. Długość ślubu jest ważna, bo ja jak brakuje włosów, to sobie doczepiam, wiesz? Mam ich u siebie. Więc dobieram kolory i od razu to wszystko. Tak, stwierdziłam, że nie będę nigdzie jeździć. Mam szybko. Właśnie jeszcze powiedzieć, bo zaraz o tym nie to wyciągniecie, a chciałam, żebyście same to powiedziały. Co? Panna młoda? Fajnie, jakby miała, bo żeśmy już to zrobiły kompletnie w tej pół godziny. Młody w samochodzie, już się wkurza, bo KFC zdychnie. Welo. Super, jeżeli jest długi albo krótki, w zależności od tego, jaki ma grzebek. Najczęściej sprawdza ten prąd w dniu ślubu, bo przez światło, jak się go wpina i wypina. Kasia albo ktoś, albo jest tutaj Asia może. Bartku, poproszę welo, nie jest na stanowisku Platinium. I kogoś. I czy mamy parę? Dzięki. Zapomniałam, to jest w programie. Światłowa i pana młoda. Duet. Mamy? Kogoś? No nie ukończ. Nie, nie jestem. Jest. Dobra, dziewczyny, super. Która panna młoda, tylko która światłowa? Panna młoda i świadkowa. Myślę, że naszą szkołę najpierw szybko przybędzie. Dobra. Wielkimi gronami was witamy i zapraszam na scenę. Dobra. Przyszłyście na próbę. Na próbie nie ma fotografa. Chyba tak na mnie. I nigdy nie będzie. I teraz tak, będę waszym lustrem. Jeszcze z lustrem nie byłam, przysiędzę mężem. Dobra. Jestem lustrem. Panna młoda do przodu. Na środek. Zdajcie, zdajcie. Dobra. Centralnie za panną się ustawiasz. Jest szansa, że możemy rozpuścić włosy? Być ja rozpuszczę do ślubu, czy nie? To jest bardzo ważne pytanie. Jest już wskazówka na to, co odpowiem za chwilę. Puść na chwilkę. Będziesz w okularach czy bez? Jeżeli bez, to soczewki zagadasz wcześniej, zanim przyjdzie wizerzyca, żeby włosy. Mogę na chwilę? Dobra, gdzie pewnie balon? No. O, dziękuję bardzo. Super. No, jestem lustrem, tak? Będziesz chciała wysoko czy nisko? Niżej?
od dołu. Pamiętajcie, że od dołu, żeby wpiąć delonki, mamy taki kształt sobie tak? Tak jakby głowa, wszyscy wiemy, czyli okrągła jest z tej strony, czyli od tej strony. Podstawowa zasada, która najczęściej jest mylona, jeśli delon jest źle uszyty, po to tylko chcę delon, który jest dobrze uszyty, między innymi, to będzie, okay? Odwracamy go i wpinamy go tak. Delon to dźwignia. Nawet jak lekko pogrębnicie, jak ktoś go pociągnie, on ma się trzymać. Taram. I teraz najpierw zrób to sama, a później odwrócę niestety was tyłem, bo będę chciała większość pokazać, jak się to robi, żeby jedna część zobaczyła i druga część zobaczyła. Ciao, poszło, pociągnij. Trzyma się? Fajnie, trzyma się. Możesz się wrócić dookoła osi i przejść się dookoła. Poskakać. Tak, dobra, więc zasada jest taka, żeby się trzymała fryzura, to jest potrzebny dobry stylista fryzur. Żeby trzymał się wylot, trzyma jest dobra fryzura. Błędne koło, które się zaznacza, zależy od tego, co wybierzecie. Po to jest grupa, więc na pewno się przydaje. Podejdziemy, chodź do środka, podejdziecie, chodźcie troszkę, na środku, dobra, widzicie? Będziemy przewracać po własnej osi, żebyście zobaczyli. Wygięłam sobie do roli, kto ma felon? W ogóle, bo zaraz sobie nie usłucham, a już mają wianki. Kto ma wianki? Ręka w górę. Raz. Kto ma felon? W ogóle z 2020-2021. Felon? Felon. Długi, krótki? Długi. Długi. Będzie zmieniane? Nie będzie, będzie jeden. To jest ważna informacja. Dobra, lecimy, bo to też kolejny. No i co, moje drogie, kto tu jeszcze ma welon? Już na nic nie ma, tylko dobre. Welon, długi, krótki? Długi, będzie zmieniany? Dobra, to teraz ważna rzecz. Mam taką fryzurę i tak podtapirowane włosy i tak przygotowane, że zanim sobie w jedną stronę, pan obserwuje, bo myśli pan, muszę szukać, postrzegł pod kątem. Kiedy zrobiłyśmy już fryzurę, żeby jej nie popsuć i welonem nie pociągnął wszystkiego, co pięknie przygotował stylista pewnie z włosów, wy i tak trzymacie rączką. Są podtapirowane włosy. I dopiero wtedy, jak dźwignie, na coś takiego przyczepiasz. Jeżeli nie będzie tutaj czegoś, przepraszam, musiałam po prostu pokazać, jeżeli nie będzie czegoś takiego, nie ma szansy się to trzymać. Spróbuj to skończyć. Okej? Okay? Możesz deptać prezent do tego. Nie szkodzi na szczęście. See? Jeżeli wypinacie fryzurę, odwracamy się teraz w drugą stronę. Podtapirowane włosy, przygotowane, mam do czego to wbić, już sobie tak chciałam. Znowu trzymam rączką, tu był pięty, załóżmy figury tu. Tak wygląda jakby mocno, tak? Pociągnęłam, no tu się trzymam, ale ktoś poskoczył, a numera. I w tym momencie, bo to już jest dźwignia, najczęściej, bo ja sobie stanę na tym welonie. Nawet jak staniecie na tym welonie, to jest dźwignia, trzyma się jeszcze bardziej gorzej, jak podskakujecie. Po ścianie się to nie dzieje, jesteście bezpieczne. Dlatego tu, przy długim welonie i przy welonie, który macie, jak idziecie, jest easy going. Proszę, jak nie chcecie w tym welonie tańczyć, ale kto tańczy, mówi w welonie. Trzymamy rączką, wypinamy welon, ciach gotowe. Chcesz spróbować sama jeszcze raz? Pokaż, jak trzymasz tą rączką, bo wynajdzie się jakieś tam kulki, ile widzicie z tych włosów. Prosto dłoń, na sztywnych palcach. Ciup, masz lustrem. Dobra, i jak, zobaczcie, i co, do czego tak naprawdę ta światłka przypina ten welon? I dlaczego tak? Fryzura jest asymetryczna, bo przerzuciłam włosy, tak? Wy siedzicie w kościele dookoła, tak? Nie widzicie już profilu panny młodej, ona jest cała zasłoniona włosami, ale musi, bo z tej strony mam młodego. Jak się odwróci, to on też się zasłoni. Jak siedzi w kościele, nie w kościele, na sali weselnej, przodem do was, to też ten profil jest odkryty od młodego. Ale co jest jeszcze ważne? Lustro. Wspomniałam o tym, że musicie patrzeć o was centralnie do kościele, tylko z nim robić. Jeżeli nie ma bolerka, możecie wybrnąć tak, że się sprawdza, że chciała spać w tej Polsce, zasłaniacie paramona. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tak? Przykrywamy linię? Uch, świetnie. Dacie radę? Fajnie? Cieszycie się? Gratuluję wam, będzie dobrze. A wróci było. Dobra, wianki. Tu by się przydało tak naprawdę wianek, który bym miała w ręku. Na chwilę sobie pozwolę to odebrać. Tu zajmę sobie miejsce na później. Pamiętajcie, że jak robicie wianki, nie może być ciężki. Fotograf, operator zwracają mi uwagę na fabla, co to za ogródek. Najczęściej widzę foki, dziewczyn, które rekrutujemy, piękne zdjęcia, super to wygląda, lepsze portfolio niż moje, tak się nie trzyma, albo jest zrobiony ogródek. Czyli do foka doczepione elementy, przygląd włosy w jasne róże, wygląda jak druga głowa, a powinno być kontrastowo, ciemne włosy, jasne kwiaty. I odwrotnie, bo nie wiadomo, co to jest, zdjęcie to rozmyje, tak? Wyaktywuję czasu. Czyli nie mamy czegoś takiego przy wiankach, bo robi się cień. Kamera wam tego nie wyczyści. Operator wam tego nie zrobi. Dobrze mówię, panie Jakubie Zagalski? Lubię pana, filmy znam pana. Byłam z panem gdzieś, pamiętam. Pamiętajcie o tym, jeżeli robicie sobie wianki, one muszą być krótkie, tłumniejsze i ewentualnie schodzą do większego. Bo robicie sobie latarkę, uwielbiam te wianki, czyli dużych
kwiat na środku i brzegi węźli, żeby nie ukrzyżał głowy. Bądź odwrotnie, muszą być to lekkie kwiaty, wygodne dla was weźcie. Jezu, jesteście skupieni z was robiący. Tak? Proszę bardzo. No dobrze. I jak ci jest, mój drogi, z makijażem zadane? Fajnie było? Przyjemne? Polecasz? Tak? Nie muszę dawać panu mikrofonu, mogę do 3-4. Polecam. Dobrze, polecisz raz? Polecam. Dobra, dzięki, wielkie brawo, fajnie było. Kadeci, panowie, to nic takiego, tak? Nie boli, prawda? Super. Czyli świadek, tak to jest, na sobie przegarbę. Świadek, pan, młody, tata. Dobra, goście wiemy, wszystko wiemy. Był jakiś temat, który mieliśmy poruszyć. Makijaż. To jest zdjęcie wykonane przez Katarzynę Bolasa, czyli pod moim okiem. Jest to fotograf beauty, którego po prostu męczyłam o to, żeby robił nam zdjęcia do różnego rodzaju akcji. Kasia, robiąc zdjęcia, zwraca uwagę na istotne elementy. Jakie w makijażu ślubnym są najważniejsze? Panie Jakubie, proszę odpowiedzieć na pytanie, bo widzę, że ma się halo, co jest ważne? Tak jest. Co jest ważne w makijażu ślubnym? Najważniejsze. I młody, i młoda, i świadkowa, i mama. Dziękuję, a sprawie młody, co pan z tym zrobi? O to mi chodzi. Maty. Do sesji zdjęciowej robicie maty. Niekoniecznie ten flash i to sebum, które wydziela skóra, kiedy się zmęczycie, spłacicie, jest dobre dla obiektywu. Więc w tych miejscach, gdzie ma być podwieszona kosz policzkowa, niech będzie ten sprawnik. W każdym innym niekoniecznie. Druga rzecz. Ja wiem, czemu to tak. Pan Mariusz Zając. Zając mogła, dobrze mówię? Kojarzę. Pan Zając jedną podstawową rzecz kiedyś jeszcze powiedział, że makijaż musi być 2 razy mocniejszy. Ale co jeżeli wy się nie mawiacie na co dzień? I już to, co zrobiłam w waszej pierwszej reakcji, standardowo, książkowo, 85% odpowiada co? Po skończonym makijażu też jest za ciemno, za mocne. Drugie. Co odpowiadacie? Nowa ręka, nowa osoba. Robi wam makijaż do zdjęcia. Zaraz wytłumaczę czemu. Dodaję lata, czyli był makijaż źle zrobiony. I trzecie. To nie, to się nie zdarza na szczęście. To się nie, na szczęście, dlatego jestem tyle lat, co chodzi. Nie, tego też nie słyszymy. Drugie. To nie ja. Nie jesteście do siebie często podobne, jesteście po prostu odmienione. Nie każdy z was chce. Więc wy też macie tak robić ten make-up. O ja? Mówię tak? Podoba mi się? Idę. Aż tak prawie nie widzę. Nie widzę wszędzie, nawet na Tindera. Nasze zdjęcia z prób po prostu, czy jakieś tam metamorfo. No wiem, dziwne, nie dasz mi o to, bo... Są pokazywane po prostu wszędzie. Pokazujecie częściej na profilowe. Dlatego, że wam się podoba ten make-up, ale wy musicie mieć żadnego się przyzwyczaić. Więc pierwsza reakcja jest, jak monstrów, to nie ja. Druga po godzinie, jak byłyście, zobaczyliście w całości, założyliście biżuterię. Jezu, jak fajnie. Panna moda zabiera na próbę również, nie tylko welon, ale biżuterię. Pokazuję tę biżuterię, którą ma. Mamy już gotowe, dotka. No, słuchaj, ile nam to zajęło? 40 minut? Jeszcze jedną się machnęłabym. Dobra, słuchajcie, w ten sposób zrobiona fryzura doda się, żeby się trzymała, tylko dobra, tylko pokazać. Pamiętajcie, jeżeli są to najsze, to trzeba też przyżyć. To nie może być kas, który po prostu ja ruszam lewo, a idzie w prawo, tak? To wody też muszą w jakiś sposób żyć, więc zwróćcie na to uwagę. Czy suknia... Pójdźcie, proszę, już stała chwilkę. Proszę miał wody, bo mógłbym prawie przejść. Ja się jeszcze na zamyka? Jedziesz na zamyka? No to tak. Mamy sobie pannę modą, ona ma taką suknię. I ta suknia jest tutaj zabudowana. Cekiny, kamienie, koronka, taki kolczyk błyszczący i włosy, które się w to wszystko wplątują. Nie będą mogły być rozpuszczone. Druga opcja. Korset, gołe plecy, gołe ramiona, ale się zgrzałam, może w tym lipcu to tak gorąco w tej Polsce. No bez sensu, tam się zimno i pada i drży, nie? No i co się wtedy dzieje z tymi włosami? Rozpuściłam, wymarzyły mi się Victoria's Secret najczęściej fale okiem. Przyklejają się włosy, a macie do pierwszej fotografa. On do pierwszej was fotografuje, do pierwszej ma umowę, do pierwszej chcecie wyglądać jak $1 milion i nagle te włosy, które... Dobrze, jestem taką. I nagle te włosy, które mają pracować, są przyklejone. Nazywam to efekt ośmiornicy. I ja wchodzę do Walmart, bo zawsze tam patrzę fotografom wszystkim, jak robią, bo od razu widzę, pytam, kto malował, bo od razu wiem, że jej nie zatrudniam. No bo już wiem, że one się cieszy. Więc znam, jak się ci tatka. Chcesz jeszcze kogoś wziąć? Bo ja to jeszcze mam do tego 5 minut.
Nie widziałaś się jeszcze? Młody, wysoki czy niski? Troszkę już nie myślałam obcas? No to słuchajcie, żebym nie podnosiła ten cyzur. Nie? Ale to szczęście tata na forum cię nie pytała. Musiałyśmy zrobić mapę, które pokazano na czas. Chodzi o to, że jeżeli ktoś przyszedł, środkowo najczęściej. Może nie wyszło mi, nie podobało się, ktoś coś z tym zrobił. Nie poprawiamy go kimś, ewentualnie może jakąś drobną korektę. Zaplanujcie swój grafik wcześniej. Dziękuję ci bardzo, moja droga. Do zobaczenia. Moi drodzy, pytania, bo jest te 5 minut ostatnie. A no tak, o co mam pytać, jak ja pierwszy raz biorę ślub? Dobra, nie pytam. Słuchajcie, to w moim imieniu, w imieniu Platinium Wizażu, innego studia wizażu, dziewczyn, które są ze mną latami, które powielają moje make-upy, robią to dość sprawnie i wtedy się cieszę, że wszystko wyszło, bo zazwyczaj dostaję SMS-a, Jezu, dziękuję, miałaś rację. Bo macie te 14 pięter, które jeździcie, przyglądacie się błyszcze i ogląda was odgaduje. By się przyzwyczaić, zobaczyć, pomyśleć, a czas próby do zdjęć, które widzicie, jestem fatalnym fotografem, bo jestem sama selfie, każdy mi to mówi, po to, byście wybrały, to mi się podoba, tam się nie podoba, to chcę. Gdy nie ślubu, nawet kaprysem, to wy decydujecie, co będzie. W imieniu Mobilnego Studia Wizażu, Ogólnopolskiej Akademii Kreacji Wizerunku, w imieniu ekipy, która dzisiaj przyjechała do mnie was malować, czesać i jest dalej na stanowisku i wiem, że robi te zapisy, bardzo wszystkim dziękuję, że było was tu. Przynajmniej dwa razy mówię, jak zaczynałam. A teraz jest was bardzo dzień. Pozdrawiam ostatni rząd, pomachacie mi. Halo, jesteście tam? Cześć! Dzięki, że doszliście. Wam bardzo dziękuję, bardzo wam gratuluję. Pamiętajcie, że to, co zostaje w waszych głowach po takim moim trajkocie, to jest jeszcze hasło, które dla was jest zbawienne, to po prostu było fajnie, bo jeżeli nie macie operatora, nie będziecie głowy pamiętać. Jeżeli nie macie filmu, nie zajrzycie do niego, by sobie odtworzyć, co się działo, a większość rzeczy umyka. Pamiętajcie, że zdjęcia to nie plener zrobiony tego samego dnia. To zabawa, fan. Kocham twoje zdjęcia. Teraz będzie się widziałam ślub moim okiem, a nie pod moim okiem. Dobrze mówię? No, szperałam to. Także ślub moim okiem też powoduje to, że widzimy my, jako wizerzyści, dobrą, złą pracę, bo wszystko wchodzi na zdjęcia. Dlatego jest mocniejszy make-up. Dziękuję bardzo.